Witam wszystkich ponownie w świecie Limbo. Dzisiaj postaramy się przejść kolejne etapy. O, już widać koniec gry. Blisko jest. Tak, skończyliśmy na tych cholernych laserach. Ojej, znów od nowa to trzeba przechodzić. Dobrze. W Limbo grałem ostatnio, może z 2 tygodnie temu. Muszę sobie tutaj przypomnieć to sterowanie, o co tutaj w ogóle biegało. Pamiętam, że coś z tą grawitacją było tutaj. Cholera. Zapomniałem o tych działkach, kurde. Przestawię sobie mikro. Dobra, tam jest. Tam się zmienia tą grawitację. No! Jak ja to wtedy przechodziłem? Do jasnej cholery. Czekaj, to może po wystrzeleniu trzeba było. Słowo daję, nie pamiętam. A, wiem, wiem. Sorry. Kurwa, w potylicę. Coś mam dzisiaj spóźnioną reakcję, chociaż tej kawy tyle wypiłem. Czekajcie, zaraz to ogarnę tutaj. Oj, te fraglesie jebane. No! Teraz mi może to działko nasrać. Kurde, ciężko będzie. Jak ja już tego nie mogę przejść, to będzie ciężko. Tu też jest działko lasera? Tak. Żebym nie zapomniał. Dobra. Tu była zmiana grawitacji. Pudło. Czekajcie, przypomnę sobie, to chodziło o to, żeby tutaj zdobyć drugie pudło. Zdobyć drugie pudło i trzeba to pudło wziąć. Kurde, nie mogę sobie przypomnieć. A, chwila, tutaj było to. Jak ja się tam wtedy dostałem? Jasna cholera. Zmiana grawitacji. Zmiana grawitacji, okej. Okay. Nawet nie ma tego jak komentować. Ja pierdzielę. Jak ja tam wtedy skoczyłem? Ja pierdziulę. Tu jest znów pudło, którym kurde zapomniałem. Dobra. Tu będzie grawitacja. Czyli musimy zmienić. A nie, nie musiałem. Nie musimy zmienić grawitacji. Winta w dół. Winda w górę. O ty, nie, nie, nie. Dobra. W
pizdę, to było tamte pudło. Co tutaj spadło? Czekajcie, co tutaj chodziło? A, tu jest kolejne pudło, po które muszę w jakiś sposób przejść. Dobra, to pudło, jak uruchomię grawitację, poleci w górę, ale i tak jest mi potrzebne drugie pudło, żeby jakoś tam doskoczyć. Dobra, pokombinuję w ten sposób. Tak, a ja teraz bez tego pudła przecież się tam nie ruszę pod ten... Ja pierdziule. Przecież to działko mnie zaraz zabije. Oj, dzisiaj mam sieczkę z mózgu. Nie mogę się skupić. Dobra, teraz trzeba pomyśleć, jak tam doskoczyć. Ja pierdzielę, no naprawdę. Czekajcie, zmiana grawitacji tu nic nie pomoże. Tamto pudło musi do mnie jakoś przylecieć. Co za strata czasu. A czekajcie, tu nie było przypadkiem jakiegoś pudła? A. Chciałbym. Tu nic nie ma. Dobra, czyli jest jedno pudło, które musimy wydobyć stamtąd. Mamy tutaj jedno pudło, które mi... po nic jest niepotrzebne. Jezu. I teraz... Gdzie to pudło spadło? W windzie się znalazło? What the fuck? Potrzebne mi jest jeszcze jedno pudło. Czekaj, zawrócę się tutaj. Może tam coś jest. O, drzwi, które się za mną zamknęły. Dawno w to grałem, już nie pamiętam, o co tutaj biega. Chcę to limbo przejść, mieć z bani. Chcę się dowiedzieć, czy tą siostrzyczkę uratuje, czy nie. Dobra, czyli tu jest coś trzeba z tym pudłem zrobić. Tylko muszę wykminić co. Dobra. Kurwa, tu by się to pudło przydało. O, tu jest do zmiany grawitacji. O. Na tym to polega. Zaraz to rozpędzimy. I teraz. Nawet jeśli to rozpędzimy, to musi do mnie dolecieć, przecież to nie ma bata. Czekajcie, o, to nie wypali. Skoro dotąd jest ta grawitacja, no to wszystko ciągnie w lewo. To musiałoby się zajebiście rozpędzić. To jest niemożliwe, żeby to tak zadziałało. Do mnie nie spadnie, nie wiem jak bardzo bym chciał. A może to trzeba chwilę złapać. Kurwa głupia. No, chociażby na ten daszek wbiło, no. No nie wiem.
Czekaj, ta. Co się popsuło, coś? Come on, bitch! To jest możliwe na 100%. Ale to się musi tak porządnie rozpędzić, że... I... bum. Kurde, jak to ciężko złapać ten moment. A pierdziele. Kajcie. Co to jest? Tego w ogóle to mi się nie przyda. To jest ewidentnie niemożliwe, żeby to pudło tutaj spadło, no. To takiej prędkości nie zdobędzie. Zaraz to wykminię. Tutaj spadasz. Tu się od razu podnosisz w lewo. Nabierasz prędkości. I od razu ciągnie to w lewą stronę, to jest właśnie najgorsze. Ale takiego to trzeba mieć farta, żeby tak spadło. Chyba to przyspieszę. Dawaj, dawaj, skurwielu. No, 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 no. Ja pierdolę. Jezu, no nie mogę. Ja już to, ja to wyczaję, ja to zaraz wyczaję. Wpadasz. Boże. Idzie się zesrać, słowo daję. Nie. Czemu ty musisz tak w takim kącie, no? To się da zrobić, to się da zrobić, to trzeba tak zrobić, to jest jedyna metoda. Ale tak ciężko, że to bania mała. Zara to. O kurwo! To trzeba tak rozpędzić w głupi sposób. LOL. Udało się wreszcie. Tutaj powinno spaść. Jak uruchomimy grawitację, to spadnie. Oho. Czaję. Beautiful. To wszystko powinno mi zaraz do stóp wszystko ładnie spaść. Kurde, naprawdę te zagadki są coraz cięższe. Trzeba było tak tego skurczybieka tam rozpędzić, że... O, udało się. Ja mam zbani wreszcie. Teraz to tam powinno spaść. Kurde, że to mnie nie zabiło. Jest, pięknie. Sorki. O, tu jeszcze kawka jest. Dobra. Jedno pudło tutaj, drugie tutaj. Oj, to będzie trzeba szybko bardzo zrobić.
To tutaj musi być pudło. Teraz. Wreszcie, ja pierdule. Ile mi to zajęło czasu? Ile mi to życia zjadło? No już teraz nie może być gorzej, tylko lepiej. Uruchamiamy. Magnes jest. Bez sensu. Nie wiem, po jakiego ten magnes jest. No proste te zagadki. No. A dlaczego nie mogę tutaj ten? Czekaj, to bez sensu. Co ja tutaj muszę w ogóle zrobić? Jak tam mam przejść? Ten magnes utrzymuje to. A chwila, czemu mnie to nie podniosło do góry? Aha, czyli ten magnes... Czekaj, czekaj. Stamtąd musi leżeć. Z tej musi być podniesione. Ten magnes trzeba jakoś nakierować, to nie ma bata. On musi tylko tamto podnieść. Tego prawego nie może podnieść. Kurde, jak to zrobić? Chwila. Teraz to działa tylko na tym. Strefa podnoszenia tej grawitacji jest na wszystko. Jest jedna metoda. Podnieś, upuścić od razu. Nie. Ten złapało, a tego nie złapało. Beautiful. It's beautiful. Zagadki miały być trudniejsze, na razie są łatwiejsze. O, a po co ja to robiłem? To mi jest niepotrzebne. Chyba jednak jest potrzebne, bo muszę się tego dziadostwa złapać. Kurde, z tymi zagadkami to chyba wykrakałem. A to trzeba w biegu to zrobić, nie ma innego bata. No, o kurde. Ja pierdziulę. Nie mogę tego ogarnąć. Jedź. Jak się puszczę, to... No to kurde, nie żyje. Czemu to nie chce jechać? Ja się boję w ogóle... A nie, to te... Do dołu idziemy, to nie? No to może sama się uruchamia. A, poleciał. W pizdu. Sam się odczepił, sam poleciał. A, już czaję. Ta maszyna też działa na podstawie grawitacji. Idąc do góry, to przyjdzie do mnie. Muszę szybko to upuścić w dół i pobiec, bo lina powinna spaść. Tylko ja nie zdążę. Wiem jak to zrobić już. Do góry, do góry. Nie, on nie zdąży. Sorry, może was bańka rozbolała. On nie doskoczy, tak? Hmm.
To musi zwolnić jakoś, no nie, nie mogę. Yeah! Udało się, kurde, biegnij. Ja pierdzielę. Posrało mi się. Nie potrzebnie to uruchamiałem. Co? W tą stronę. Kurwa. To ja wiem, to trzeba jednak po tym klawiszu iść. To mnie będzie w dół ciągnąć. Wow. No ziom, a to gdzie ty chciałeś iść? Wow, 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 wow. Aha! Co on? Zginął taki upadek? Jezu. Nie! Kurde. Dobra. Kurde, co on robi? Bachorze. Co ty odpierdzielasz, kurde? Nie, no ja nie mogę. Ciężko pod tym kątem tak... Nie mogę tego zrobić, no. Co? Ja pierdolę. Tutaj mógłby w tej grze być jakiś licznik bluzgów chyba. Zaświeć się. Skaczemy już. Tak, o to chodzi. Zaświeć się. I teraz gaś, zgaś. Jezu. Coś tak prostego, a tyle problemu mi sprawiło. Dobrze, że chociaż to O jest włączone, bo było kompletnie przejebane. O Jezu. Znów trzeba to dziadostwo włączyć tutaj. Jupi! A, ta grawitacja to jest w ogóle coś potwornego. A co? To na czas jest? No ziomek, posrało chyba. A, jeszcze pudełko na banie mu spadło. No to trzeba naprawdę szybko zrobić. Oj, szybko, szybko. Nie zdążę. Chyba ich pojebało. Jezu, jak to zrobić? Przeciągnąć to pudło jak najszybciej się nie da przecież. Tutaj stajemy od razu. 5, 4, 3, 2, 1. Kurwo! Nie. Nie. Czekajcie. Tu, w lewo, w lewo. Jak najszybciej. 2 sekundy straciłem chyba na tym dziadostwie. No i papa. Jak mnie to wkurwia.